Witam wszystkich oglądających kanał Pan Gracz. W tym odcinku chciałem wam pokazać pierwszą konsolę, jaką wyprodukował Microsoft, czyli konsolę Xbox. Konsola, która tutaj stoi, jest to edycja limitowana i była wypuszczona na rynek wyłącznie w Kanadzie oraz w Europie. Osoby w Stanach uważają tę konsolę za jedną z najładniejszych wersji Xboxa i jest tam bardzo, bardzo pożądana, także można na nią nawet nieźle pociągnąć w Stanach. Jeżeli się tam wybieracie, weźcie ją pod pachę z pudełkiem, na pewno na niej zarobicie. Microsoft zapowiedział, że pracuje nad konsolą w 1999 roku, co było troszeczkę zdziwieniem, no bo jak to konsola będzie produkowana przez firmę software'ową produkującą Windows na komputery? Dziwne. No ale cóż, w roku 2001 konsola została zaprezentowana na rynku i co tu dużo mówić, konsola ma, powiedzmy sobie, dość nietypową historię, jak została stworzona. Ponieważ był sobie pewien fizyk, pracował później w DreamWorks, na pewno wszyscy znacie. Pewnego razu, gdy leciał samolotem, ponieważ w życiu mu wyjątkowo nie szło i właściwie miał same problemy, wymyślił sobie, że może stworzy konsolę. Tak sobie, lecąc samolotem, jakbyście wy, powiedzmy, wsiedli w samolot i tak by was naszło. A, może zrobię konsolę. Zadzwonił do kumpla o drugiej w nocy, po tym jak wysiadł z samolotu, i oznajmił ten dziki pomysł. Skończyło się to tym, że konsola właśnie w 2001 roku została zaprezentowana na rynku. Pierwsza konsola, która została sprzedana, można powiedzieć, nie została sprzedana, bo Bill Gates dał ją pierwszemu klientowi. Konsola nosi w sobie sporo podzespołów komputerowych. Prototyp tej konsoli był zbudowany w oparciu o komputery firmy Dell. I mamy tutaj, tak jak możecie się domyślać, procesor to jest troszeczkę taki pocudowany Pentium 3, chip graficzny firmy Nvidia. Natomiast, jak wiadomo, chipy komputerowe są dobre, że w ogóle rzeczy komputerowe są dobre, tylko trzeba je określić, co mają robić. Jeżeli określimy, że mają wyłącznie być używane do grania, to można z nich wycisnąć naprawdę sporo. I to zrobił właśnie Xbox. Xbox miał, no powiedzmy sobie, bo można to zobaczyć gołym okiem, lepszą grafikę niż PlayStation 2. Może nie jakoś horrendalnie lepszą, natomiast widać gołym okiem, że grafika jest ładniejsza. Pierwszy model, który ujrzał światło dzienne, jest w tej chwili dość mocnym obiektem modowania, czyli możemy mu dodać troszeczkę RAMu, który wylutujemy z innej konsoli. Przez to konsola chodzi szybciej, wczytują się szybciej gry. Jest taka bardziej żwawsza. Miała wiatraczek na procesorze. Nowsze modele tego nie posiadały, miały pasywne chłodzenie. No i cóż, były dwa różne pady, które były dawane do tej konsoli. Tylko to było na początku. Później wszędzie był dawany kontroler S, ale do tego za chwileczkę. Pierwszy pad, który nazywał się Duke, był tak popularnie nazwany przez graczy. Był po prostu bardzo, bardzo dużym padem. Wręcz stwierdzono, że to jest za duży pad, nie pasował graczom, nie podobał się i został zastąpiony przez pad, który był produkowany na rynek japoński, czyli kontroler S. Mamy tutaj z tyłu zaznaczone, że jest to kontroler S, czyli mniejsza wersja, z nieco innym rozłożeniem przycisków. Mamy tutaj dwie gałki. Osobiście wolę takie rozłożenie niż jak jest PlayStation, czyli gałka tutaj. Wolę tą gałkę mieć jednak tutaj, pod tym palcem. Mamy tutaj bardzo dziwnie rozłożone, że tak to nazwę, R-ki, ponieważ R-ek nie mamy z przodu pada, a przydałyby się. Tu mamy spusty, a gdzie R-ki? Wejścia na karty pamięci tutaj, które właściwie i tak nie były używane, bo nie wiem po co komu karta pamięci, skoro konsola miała jako pierwsza właściwie na rynku produkowana seryjnie, miała dysk twardy, dzięki któremu mogliśmy zapisywać stany gier. Krzyżaczek, start, back przycisk, a tutaj zależnie od gry były te przyciski używane. Bardzo dziwne miejsce moim zdaniem, ja bym wolał widzieć tutaj te klawisze w tym miejscu. Natomiast co mogę powiedzieć o tym padzie? No, wszystko by było z nim fajnie, tylko jeżeli graliście na Xboxie, to wiecie, że przyciski po dłuższym graniu wbijają wam się w palce. Wbijają się, są nieprzyjemne. Są zbyt, według mnie, wypukłe, ale to jest znów, jak mówię, moje zdanie. Na pewno każdy ma jakieś tam swoje widzimisię co do padów. Następcą tego pada jest kontroler do Xboxa 360, czyli wzięto tego pada i troszeczkę go tak wygładzono, przez co powstał kontroler do X360.
To jest jego poprzednik i bardzo właściwie podobnie się trzyma jak X360 kontroler. Ta sama wielkość, właściwie to samo rozłożenie. Przyjrzyjmy się teraz może pudełeczku do konsoli. Pudełko, jak widzicie, jest dość sporawe. Można powiedzieć, że to kawał pudła. Nie jest poobijane, nie jest zniszczone naturalnie. Tutaj mamy zaznaczony pilot oraz pad. Jeżeli nie mieliście pilota DVD i nie mogliście obejrzeć na Xboxie filmów, to troszeczkę taka wredna polityka, myślę, Microsoftu, żeby kupować dodatkowe rzeczy do Xboxa. No a z tyłu tradycyjnie, jak to w każdej konsoli, jakieś screeny gier, kilka ostrzeżeń, a tutaj była dziura, dzięki której mogliśmy oglądać numer seryjny oraz dane konsoli. Natomiast spójrzmy, co było w środku pudełka. Okablowanie. Postaram się je tu wyjąć, żeby nie zrobić tutaj spustoszenia. No i cóż. Tutaj mamy, nazwijmy to, taką półeczkę, na której właśnie leżały kable. Mamy w tej półeczce także takie podnośniki, żeby można ją było wyciągnąć. Czyli Microsoft pomyślał o wszystkim, znaczy właściwie jego projektanci. A wewnątrz folia na konsolę, ja nie wiem, czy to dobrze widać, styropiany, folia na konsolę i instrukcje, które zaraz sobie zobaczymy, tylko je wyciągnę z folii. Tutaj mamy tradycyjną rzecz w konsolach, czyli wygraj gry każdego miesiąca. Każda jakaś firma typu właśnie Microsoft, typu Nintendo robi takie rzeczy, żeby promować swoje konsole. Zarejestruj się i wygraj. Wszystko na zielono. Osobiście wolałbym, jakby Microsoft miał chyba niebieski kolor niż zielony. Ale to pewnie przez to, że ja zielonego nie bardzo lubię. Instrukcja obsługi, dość nietypowy rozmiar, bym powiedział, bo jest to A4 w kilku językach na dodatek. Naprawdę wielka, jak nie wiem co. Dodatkowo jeszcze jakaś kartka z instrukcjami, jak podłączyć konsolę. Duża, duża, naprawdę duża książka z oznaczeniami Compact Disc, Dolby Digital i PAL, bo to jest wersja naturalnie palowska. A jakby ktoś na przykład powiedział, ja wolę konsolę czarną, bo czarny jest bla bla bla. Dobrze, dla takich gagatków też coś mamy. Czy konsola Microsoftu jest fajną konsolą i wartą zakupu? To zależy, szczerze mówiąc. Ja nie jestem ogromnym fanem pierwszych Microsoftowych konsoli. Zdecydowanie bardziej jestem fanem Nintendo tego okresu, czyli GameCube to jest coś, co po prostu lubię. Natomiast Xbox na pewno bardzo na tamte czasy fajna konsola, na pewno świetna i troszeczkę mi się wydaje niedoceniona. Aktualnie, jeżeli chcecie mieć kombajn multimedialny, to jest do tego celu idealna. Odtworzy dosłownie wszystko, co się da, możecie zagrać w różne, najróżniejsze emulatory na tej konsoli. No ogólnie krótko mówiąc, to jest taki troszeczkę komputer, możemy to tak nazwać. Jeżeli natomiast lubicie grę Halo, no to na tej konsoli można dać po prostu popis w tą grę, ponieważ były tutaj pierwsze gry właśnie z tej serii. A gra Halo na pewno ma wielu zwolenników wśród graczy. Pierwszy Xbox miał także inne ciekawe odmiany specjalne. Najbardziej cenną, myślę, jest odmiana Xbox, którą sygnował swoim podpisem Bill Gates. Great work, Bill Gates. Jest napisane na nameplate. Xbox Launch Team, czyli konsola wbrew pozorom nie dawana osobom, które tworzyły Xboxa, natomiast była im sprzedawana. Troszeczkę dziwna polityka, ale no tak, tak było. Był jeszcze Xbox dla deweloperów, także z podpisem Billa Gatesa. Wszystkie takie konsole zostały wyprodukowane jednej i dla deweloperów, i dla osób pracujących przy Xboxie w nie większej ilości niż 60 sztuk z każdej konsoli. Także jest to wersja bardzo, bardzo limitowana. Była także troszeczkę broniona wersja jak Xbox Hello Kitty, która jest niczym innym jak zwykłym krystalem, po prostu z naklejką Hello Kitty.
wersja Halo zielona, która jest znana na pewno u nas, oraz wersja Halo 2 w kolorze niebieskim, także bardzo, bardzo rzadka konsola. Nie obyło się także bez białej konsoli oraz bez konsoli, która była dawana w konkursie, Mountain Dew w kolorze jasno-zielonym z logo Mountain Dew na górze. Xbox niestety nie jest podpięty pod telewizor, także posłużymy się troszeczkę inną techniką tutaj. I zobaczymy jego menu. Mamy tutaj karty pamięci, muzykę, Xbox Live i ustawienia. Ustawiamy, jak mamy zegarek, język, audio, wideo, ustawienia sieciowe i autolog. Informacje o systemie. Ustawienia wideo, czyli mamy jaki tutaj wybór, PAL 60 i PAL 50, możemy ustawić szeroki ekran lub nie. Mono, Dolby i stereo, czyli nie ma jakichś szaleńczych ustawień. W ogóle przyjrzyjcie się, menu jest takie troszeczkę, powiedziałbym, kosmiczne według innych konsol. Dosłownie żywcem wyrwane z kosmosu. Ale przyjrzyjmy się teraz Xboxowi, który ma zrobionego soft moda. Jak to wygląda, pewnie jesteście ciekawi, także uwaga. A tutaj standardowy Xbox w wersji czarnej. Pad zostawiłem ten sam, już mi się nie chce tamtego ściągać. W tym Xboxie jest soft mode, także będzie kompletnie inny niż normalny Xbox. No i cóż, mamy tutaj uruchom DVD, CD, Xbox Media Center, gry na dysku, programy na dysku, emulatory, homebrew, gry, inne systemy, narzędzia systemowe z restartu Xboxa, restart zasilania i wyłącz Xboxa. Także jak widzicie, mamy kompletnie dużo więcej rzeczy. Jak wygląda Xbox Media Center? A no proszę bardzo. Mamy coś takiego. Moje programy, moje zdjęcia, moje wideo, moja muzyka i pogoda nawet. Ustawienia, moje dokumenty. Czyli jest faktycznie inna sprawa tutaj z poprzeróbce. Mamy kompletnie bardziej rozbudowaną konsolę, mamy możliwość odpalania różnych emulatorów. Konsola stała się prawdziwym kombajnem multimedialnym, który faktycznie czasami jest przydatny. A teraz włożymy grę Need for Speed Underground 2 i zobaczymy, jak konsola od zera odpala się właśnie z grą. Może angielski dla ludzi. Wciskamy start, który jest w dość nietypowym miejscu, jak napada. Zawsze aż tu mnie ciągnie, ale nie, jest gdzie indziej. Szybki wyścig, sprint, powiedzmy tutaj. No i samochodów nie mamy za ciekawych na początku do wyboru. Weźmiemy to. Gaz mamy z pustem, czyli tak jak już we wszystkich aktualnie nowych konsolach. Właściwie akurat grafika tej gry według mnie nie różni się za bardzo od wersji na PlayStation 2, właściwie jak na moje oko niczym. Natomiast są gry, które były zrobione dosłownie pod Xboxa i różnica jest naprawdę widoczna gołym okiem, także jeżeli macie Xboxa, na pewno zauważyliście różnicę, sprawdzając to przy PlayStation 2. Jeżeli nie, no to ewentualnie albo się przekonacie, albo musicie mi uwierzyć na słowo.
W tej chwili mamy tutaj grę Shadow the Hedgehog w wersji NTSC, jak widzicie z tyłu opakowania kolorki oraz napis NTSC. I zobaczymy, jak nasza palowska konsola z przeróbką SoftMod odczyta właśnie grę w wersji NTSC. Jak widzimy, nie jest to żaden problem dla konsoli, która jest przerobiona softmodem. Odczytywanie gier w regionie, który nie jest regionem przecież konsoli PAL. Jeżeli podobają Wam się moje recenzje, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania, dawania ocen, nawet jeżeli mają to być pały. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Pan Gracz. Pozdrawiam serdecznie. Thank you.